description. Na pewno szósta impreza pod rząd to już jest tradycja i takie miałem dzisiaj pytanie, czy to już jest tradycja. Oczywiście, że to jest tradycja. Organizujemy te święto plonów. Trochę też jak gdyby tak jako wewnętrzne, takie muzealne trochę dożynki. Oczywiście pamiętając o tym, że same dożynki to jest święto rolników, ale w naszym przypadku to jest również jakieś po części takie my tak traktujemy jako święto naszego muzeum, ponieważ tą imprezą kończymy sezon. I chcielibyśmy się podzielić swoją radością, no i pokazać to, co przez cały sezon do udostępniania wypracowaliśmy. Mhm. A co wypracowaliśmy? Bardzo dużo różnych pokazów, prezentacji, występów. Między innymi miało dzisiaj miejsce oficjalne zaprezentowanie nowego nabytku, bardzo ciekawego, interesującego do kolekcji sztuki ludowej, kompozycja rzeźbiarska pod tytułem Ołtarz autorstwa Stanisława Majewskiego, już nieżyjącego artysty polskiego. Było dzisiaj podsumowanie konkursu plastiki obrzędowej malowania porcelany opolskiej wraz z wręczeniem nagród i otwarciem wystawy. Są występy zespołów, a cała impreza jest, co ważne, jest realizowana we współpracy z Muzeum Rymarzowym w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Czechy 5A. Przekraczamy granicę. I w ramach tegoż projektu, który jest wielowątkowy, między innymi właśnie ta impreza została przygotowana. Tradycyjnie kończymy imprezą tradycyjną i tradycyjnie zaczynamy imprezą tradycyjną, czyli zapraszamy jeszcze przez 2 tygodnie do zwiedzania Muzeum Wsiopolskiego w takiej pełnej ofercie. Potem przez okres jesienno-zimowy będzie można tylko zwiedzać tereny parkowe. Oczywiście korzystać z tych naszej innej oferty, lekcje muzealne, warsztaty itd. itd. Natomiast turystów, którzy chcą zobaczyć pełną naszą ofertę muzealną, zapraszamy od przyszłego roku, od Niedzieli Palmowej, kiedy kolejny, już prawie 50. jarmark wielkanocny będziemy otwierać sezon.